Cześć, witam Was bardzo serdecznie z tej strony. Rewo, a przed Wami kolejny odcinek z Realcraft Motorencraft. Zapraszam do oglądania. Widzicie, co się stało? Zresztą chyba widzicie, zginąłem tutaj, e, bo potworek mnie ściągnął na strzała i to wcale nie smok, bo smoka zabijałem dosłownie w kilka sekund, ale zabiło mnie coś innego i, i to według mnie nawet dużo gorszego. Mam nadzieję, że uda mi się odzyskać lota. Jeśli nie, to będę trochę zły. Um, teraz tam podejdziemy. Taką nadzieję. Czy tam jakąś wyrwę czy coś znajdę, żeby tam wlecieć. Właśnie ten Crypt Executor, Kurde, jak to się czyta w ogóle. No ta to, to menda mnie zabiła, no. Po prostu... Po prostu wziął i mnie zabił. Czy to nie było nawet tutaj? Aha, to było tutaj. Okej. Okay. Nie wiem czy ja odzyskam tego lute w jakikolwiek sposób. Nie chcę żeby do mnie tutaj strzelał. Niestety 100 leveli poszło się ten. Opa. Tak powiem. Nie uratowała mnie tarcza, nie uratowało mnie nic, bo niestety, ale przez to, że on bije w taki, a nie inny sposób, to nie da się zblokować tarczą. No i mnie powalił, no, był mocniejszy. Oczywiście ja mu się zaraz pewnie odwdzięczę, ale to już już nie o to chodzi. Z tego co widzę, to chyba nawet nie wszystkie itemy dało mi się odzyskać. Zaraz się dowiemy. Nie, dobra, tutaj są wszystkie. E, no, nie wszystkie się udało chyba odzyskać. Bo widzę, że nie ma łuku. Mam tylko miecz. Łuk gdzieś zniknął. To jest też ciekawe. Jakkolwiek na to patrzymy. A nie mam łuku. aktualnie najważniejszego i temu który powinienem mieć tego nie ma zniknął po prostu no to fajnie podoba mi, podoba mi się to nie mam łuku i nie mam no to by było dziwne co sam łuk by zniknął tam no nie miałem ani żadnej klątwy, ani nic wypadł gdzieś dalej czy coś No, zobaczcie, już dwa hity dostałem, już prawie po mnie. A widać, że dzisiaj jest piątek 13, bo. A, aha, o! O, proszę! Wiecie co się stało? Mój kochany pet go przyciągnął. No, no to zaczyna się fajnie robić. Muszę poczekać tak długo, aż będę w stanie zwołać jakiegoś peta chyba. Ale jestem zły, powiem wam szczerze. Może znowu ten się w ziemi zrespił. Chodź tutaj, no. no nie wiem, co teraz zrobić. Poda tego łuku trochę. Miałem tam całkiem fajne bufy. Ale czemu zniknął? Co się stało, że on wypadł i go nie ma w ogóle? No to, to nie wiem, to jest zły. Nie, niepoważne po prostu. Te itemy tak znikają. To no był chyba solbond w ogóle z tego co pamiętam, więc nie powinien w ogóle zniknąć. Na mnie go też nie ma. Chyba, że nie wiem. Chyba Wie to on? Czy to w ogóle ta dziura była taka, którą ja wlatywałem? Tutaj chyba to. Nie? Jak ja tu wlecę to i tak zaraz zginę, prawda? Yeah. No i super. Dobra, jak to odzyskam, a nie wiem czy to odzyskam, to to się zobaczymy z powrotem. Po batalii udało się odzyskać, ale tylko te moje normalne rzeczy łuku nie ma i już chyba nie będzie. Jestem trochę zły, jak mam być szczery. No dzisiaj ja to tak nagrywam wszystko jedno za drugim praktycznie, więc no tak mówię, piątek 13 dał o sobie znać No i to tyle. Dobra, ja idę, wybiję tam resztę mobów No i otworzymy sobie te jajka, zobaczymy co tam powypadało No i odzyskałem to i tam zrobiłem te rzeczy, o których mówiłem wcześniej Powiem wam, że jest mi trochę przykro, bo tyle razy umarłem I nie potraciłem itemów i nagle teraz straciłem To takie troszeczkę dziwne, jak mam być szczery to jest ta wioska, w której tam wcześniej już chyba byliśmy, prawda? Będę musiał znowu farmić książki. No, już na samą myśl, farmienia tych wszystkich książek, to już mi się odechciewa. Biegania, bo ja nie, nie wszystkie pamiętam gdzie były. Te przebijanie pancerzy i tak dalej. O, tam, że mnie zrzuci z monta. Dlaczego nie chce mnie zrzucić? Bo, bo były dwie cofki. Hurra! Nie zrzuciło. Zobaczymy, co on ma. Masz chociaż jakąś książkę, która jest godna uwagi? Gdzie on poszedł? No to jest kartograf w ogóle, bym go zabił za to, że jest kartografem. Nienawidzę ich. To pewnie na dole będzie. Bibliotekarz Fire Aspect. No ja tam miałem Fire Aspect, i płomień jakieś pierdały i to na którychś tam poziomach. Więc no, 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 nie za fajnie, nie za fajnie czy jesteś bibliotekarzem? Nie, też jesteś kartografem, o matko. Najgorsza biblioteka, jaka mogła się trafić w życiu. Karpnę, grabież. Nic, teraz będę kombinował, żeby zrobić może jeszcze lepszy łuk, jakiś tam cudem. Może uda się z tej, wiecie, z tej kuźni, nie? W każdym razie... A, oh, chciałem właśnie strzelić z łuku, he! <grym> w każdym razie, dobra, trzeba zrobić opening tych jajek, mamy pięć jajek. Tego smoka tyranta, dwa mamy takie. Z tego krypto coś tam, co mnie właśnie zabiło, więc z niego wypadło coś takiego i znowu coś takiego. Z tego wypadł lodowy robak, a z tego wypadło bardzo słabo, bardzo słabo razy dwa. Przestańcie mi bić z łaski swojej. Dziękuję. A o to jest mój, no tak. Um, przy okazji weźmy te pety, smisujmy Mount tych zotaurów, czy jak to tam się nazywa, też już mam kilka sztuk. Katrice Nibusa, jest morok! Yeah, chociaż jedna dobra rzecz w tym wszystkim, że mam w końcu moroka, i zwiedzanie, czy ewentualnie latanie w jakimś tam kierunku, będzie 100 razy szybsze teraz by się siodło przydało w ogóle wydawało mi się, że dźwigałem siodło tak na złość go teraz nie potrafię znaleźć no ale i tak, no nawet mając moroka no nie jestem zadowolony przestań tutaj łazić mm, nie widzę naprawdę, a wydawało mi się, że dźwigałem jedno siodełko i tak ze względu, żeby wsadzić na jakiegoś dodatkowego monta. Ale nie widzę teraz jak na Chyba po prostu ściągnę O nie tutaj mam, dobra Rumon, yeah. Wreszcie ktoś Normalny I Teraz, teraz, teraz to można przynajmniej latać Bo mi się tu porozpiło na online mieszkałem w tym, w tym budynku. Bardzo fajnie tam na dole mieszkało. Całkiem zacny był ten budynek. Teraz nie wiadomo, nie będę się tam przenosił. Teraz ja chcę mój łuk z powrotem. <grym> Muszę popatrzeć, które bufy najlepiej w łuk wsadzić. I będziemy robić nowy. Zobaczymy, może za chwilę tepnę się na chatę i zacznę kombinować te te, te kuźnie całe że to nie byłby taki głupi pomysł o kości smoka kości smoka też będziemy trochę potrzebowali więc chyba nawet je pozbieram ojejku za ostatnie. z drugiej strony chyba lepiej że łuk straciłem niż miecz i wydaje mi się że straciłem to właśnie przez to że był on soulbond i przez to że mm, mam ten grave coś tam addon czyli to że mój lud przechodzi do tego nagrobka to właśnie przez to straciłem e, ten łuk. Bo ja nawet dawno nie umierałem, nie? No ale wiadomo, nic nie trwa wiecznie. Tak się też właśnie pokazało. No i za to idę się wyżyć na smoku siema Nie porwał, chyba, tak? Chyba znowu mnie porwał, żeby się nie pokazało, że ja znowu umrę. Nie, to się w ogóle teraz. Ale umarł. Okej. Okay. Jeszcze mnie tutaj widzę. Próbowało mnie zabić. Kuska, W serce nie mam miejsca. Nie wiem, co wyrzucę. To wyrzucę. Nie potrzebujemy tego. Chodź, moroku. moroka na pewno trzeba będzie wsadzić zbroję, a zbroję zdobędziemy chociażby nawet tutaj. Mu się to na pewno przyda. Muszę popatrzeć, co on lubi do jedzenia, żeby go podexpić. Będzie wtedy fajnie. O, zobaczcie znowu kości smoka. A, ja tutaj nie wziąłem sobie tego teleportu, chyba, prawda? Nie wiem, czy w ogóle jest. Jest chyba tutaj. Na tym moroku mało widać. Chyba, że włączycie sobie. Widok z tyłu to jest troszeczkę lepiej, no na ignibusie, na ignibusie dlatego nie latam, bo na ignibusie w ogóle nic nie widać. Poza tym ignibus nie ma tej umiejki właśnie takiego szybkiego przemieszczania się. To tyle no. Pozwiedzam trochę i zobaczę co się da ogarnąć, ile powybijać te smoki. <laughs> zobaczcie jaką książeczkę fajną znalazłem. Do łuku w sam raz, Supreme Flame, praktycznie wioska koło mnie, zobaczcie. Ja jestem w tym momencie tutaj, a nasza wioska, czekajcie, da się zrobić tak, żeby to było jakoś, nie wiem, wyżej, niżej czy coś. O. A my ogólnie mieszkamy tutaj. Tylko ja dopiero teraz zacząłem ich ulepszać, tych bibliotekarzy, bo mam tutaj dwóch ogólnie. No i jako pierwsza książka Supreme Flame za 38, według mnie całkiem spoko, wezmę na pewno dwie. Może uda się wsadzić też jedną w miecz, a może w przyszłości w jakiś lepszy łuk. Powinna być zaraz jeszcze chyba jedna książka, nie? Nie wiem czy on... o, ewoluował. Pokazać, że ma... dobra, ma niestabilność, która jest debuffem. Trzeba by było zrobić tak, że... Okej... Okay. J... Follow... Teraz trzeba by było zrobić. Muszę sobie zacząć zapisywać jak są jakieś ważniejsze książki, bo ja tego nie robię i potem bardzo tego żałuję. Um, czy ten coś dostał ciekawego. Ten miał chyba widering. A, i pustą książkę zaklętą. Nie wiem, to jest trochę dziwne z tym. Okej, okay, mam jeden widering i dwa razy Supreme Flame'a tutaj. Okej, okay, idę szukać. Po tych moich wioskach. Dalej, czy znajdę coś ciekawego? Będę ja się tak teleportował w miarę możliwości, w miarę levela i po prostu szukał gdzie co mogę ciekawego kupić, bo No muszę ten łuk jakoś odrobić. No jak sobie wspomnę, że tam miałem Advance Advanced Power chyba czwórkę czy coś, no to, to jest mi trochę przykro, szczerze powiedziawszy. Dobra, idę dalej. No i po tych wszystkich podróżach książkowych, z których tak naprawdę nic ciekawego nie zdobyłem Oprócz tam może dwóch czy trzech ciekawych książek No i tym, że teraz wyekspiłem większość tych naszych ziomeczków Tych w sensie tamtych villagersów Żeby wiedzieć jakie oni książki mają No to wróciłem sobie do wioski, żeby zobaczyć co się tutaj dzieje A nie ma ogólnie za ciekawe Chyba mi się w ogóle pokończyły te paliwka, tak mi się wydaje Nie mam w ogóle, więc tak naprawdę nie ma ich kto bronić um, Czyli trochę zrąbałem W każdym razie Wybudowałem im kolejny dom mieszkalny tutaj, on już jest na poziomie drugim, chcę wybudować na poziom trzeci, ale nie jestem w stanie, bo najpierw muszę wybudować jakiś tam jeszcze jeden inny budynek i też upgrade'nąć go na level trzeci, żeby ten tutaj można było upgrade'nąć na level trzeci, e, ogólnie te wszystkie surowce, które są tutaj potrzebne to mam, dodatkowo tutaj jest kolejny budynek mieszkalny do wybudowania, jakiś tam malutki tak naprawdę, nie jest jakiś drogi, białe jedno łóżko, Kamienne schody, i tak dalej. Bo zastanawia mnie to, że tutaj wybudowałem ten domek, i on nie ma tutaj w ogóle łóżka. A ten na przykład będzie miał łóżko. No ale dobra. Myślę, że można będzie spróbować e, zrobić: zbuduj budynek. No właśnie, i po prostu budowniczy Anna Korbi Jeszcze raz zbuduj budynek. I niech ona sobie go. Słuchajcie, zrobimy jeszcze raz: zbuduj budynek. O! Niech ona go sobie tutaj wybuduje, pod warunkiem, że on jej tam poprzynosi te materiały, bo po powinien mieć. O, rozpoczęła budowę. Wydaje mi się, że on tam będzie za chwilę do niej donosił jakieś materiały. No i to jeśli chodzi o wioskę, to właściwie tyle. Tutaj jeszcze nam trochę wykarczowałem, tam z tyłu. Tutaj jest ten, ten cały magazyn. Trochę tutaj rzeczy trzymają. Znaczy ja trochę nie rozumiem jak on to wsadza, ale niech mu będzie, bo tutaj im powsadzałem co tylko mogłem. Wszystkie te takie właśnie drzewa jakieś, nie wiem, miecze im powsadzałem um, No jakieś pierdoły No on tutaj to znosi o ile książek on tutaj ogarnął Tutaj dałem im trochę narzędzi Tutaj znowu jakieś pierdoły, znowu jakieś pierdoły i znowu jakieś pierdoły To wszystko rzeczy budowlane, prawda, no ale um, No niech to ma, on tam to musi to zanosić, więc Całkiem spoko mm. Ja myślę, że my musielibyśmy się zająć w końcu no, bo skoro straciłem Łuk, tak, nie mam łuku, mam tylko to. W ogóle też straciłem ten najlepszy killoff i musiałem sobie zrobić, wiecie, ten taki właśnie, co kopał mega dużo. Musiałem sobie zrobić nowy taki taki. No on jest troszeczkę gorszy, no ale już niech będzie. Wiecie, może uda się za chwilę gdzieś tu kimnąć. W ogóle strasznie fps em -y mi spadła. Nie wiem dlaczego, bo ostatnio miałem ładnie po 50. Może to wina? obs wiecie? Tak, też może być, niestety. Też niby mam wykorzystanie procesora w tym momencie jest OBS-a 5%, no ale karta graficzna może tutaj nie wyrabia, nie wiem. Uuu, straszne lagi się porobiły. Czekajcie, co ja chciałem zobaczyć. No trochę gratów ogólnie poprzynosiłem jak to ja, wiadomo. No i tak doszedłem do wniosku, że ogólnie rzecz biorąc moglibyśmy zrobić sobie już tą białą hutę tak, nawet mam dużo krwi, smoka. Tylko jest jeden problem: my nie będziemy mieli e, lodowego smoka, tylko ognistego. I tak naprawdę ja muszę złusek i z tego wszystkiego zrobić nam właśnie um, te klocki. Bo potrzebujemy. Dragon Firecora nie możemy zrobić, ale możemy zrobić. To będziemy musieli zrobić. Chyba dwie, Cztery sztuki, nie jestem pewien. Wiem, że tego trzeba będzie bardzo dużo. No i to jest najgorsze, że musimy jeszcze takie rzeczy wykonać, no ale dobra. Skoro ja na razie i tak nie zużywam um, w ogóle, jak kolor ja mam seta niby brązowego, dobra, to może zostawmy dwa z takich brązowych, weźmy to, weźmy to. Dobra, i weźmy też to. No i patrz jeszcze mam tutaj kolejne te łuski łuski. Można by było spróbować zrobić właśnie cyk, cyk, cyk. Mamy 21 takich, 21 takich. Nie jestem pewien ile dokładnie tego trzeba. No trzeba zwykłe kamienne cegły. Nie wiem czy ja w ogóle mam jeszcze jakieś kamienne cegły. Jedną. Uuu. Trzeba będzie iść pokopać trochę. O widocznie wyrzuciłem. Gdzieś... Znaczy, do budowli użyłem, prawda? No to, to możliwe, że dlatego nie mam. W tym razie. Okej, ok. Spróbujmy okay. zrobić. O, czerwone. E, czemu nie mogę? Kolipka. O to o, czerwony. Tyk. 19. Okej, okay, nie jestem ja dokładnie trzeba. Mamy 40 50. 60, a chyba nawet 60 trzeba A na to co trzeba w ogóle? Trzeba też Dragonfire A, okej, okay. no to, to jest wszystko mega drogie Wam powiem, a będzie jeszcze więcej chyba Co z tym? Trzeba serce smoka, to nie problem Ale to ja chyba dorobię w takim razie trochę tych łusek Że Wam powiem szczerze no, i to tylko tyle. No to ja bym musiał iść prawdopodobnie znowu na smoki, żeby coś więcej tutaj. Tu mam jeszcze szare. Mm -mm. Mamy kolejne. Już mam 35, dobra, muszę potem po poczytać na internecie, jak dokładnie się to ustawiało. Bo szczerze wam powiem, że nie pamiętam. Nawet nie wiem, jak mam być szczery. Jak to się ustawia, żeby to było? No, i musimy sobie znaleźć <laughs> jakąś fajną miejscówkę. O, chodźmy spać, bo rozpiło nam się tutaj nieźle potworów. Choda by było, żeby nasza biedna wioska zaraz została wybita, w szczególności nasz kochany budowniczy, który ma już chyba tam ósmy czy dziewiąty poziom. Nawet pokazuje mi, że coś tu jest czerwonego, jak nie widzę tego czegoś. Podejdę im tutaj zobaczyć. O, coś im tutaj chodzi. U, dużo im tutaj chodzi zombie to zaraz przyniosę tutaj łoty parówko to zaraz im tutaj przyniosę yy, trochę tego paliwa znaczy, oni teraz właściwie wieczorami już uciekają do domów ale ja nie mam pewności czy oni na pewno nie zginą bo na przykład zobaczcie ci tutaj z tego co widziałem a nie dobra mają szyby ostatnio nie mieli w ogóle mieli takie małe dziwne okienka i nie mieli szyb więc trochę mnie to zastanawiało Cholera, to jedzenie z tą wodą już tak szybko schodzą. To że tutaj by trzeba było w niektóre te tereny właśnie powyrównywać i zacząć budować. To to wszystko muszę zniszczyć. Tu jest magazyn, ale tutaj te domki z tyłu poniszczę. Ten może zostawię, chyba że też tam coś wybuduję na, na górze tego. Zobaczę jest ta nasza śmieszna chata. Okej, okay, czyli mamy. No mamy dość sporo. Teraz bym musiał się przejść tylko gdzieś, właśnie w jakiś kopalniany teren. Trochę tych kamoli powyciągać. Miałem coś przerobione, nawet. Tutaj niestety nie mam. Dobra. To, to, to. Bo ogólnie, jak mógłbym sobie zrobić łuk? Zobaczcie, ile ja mam łuków. Już z tego ostatniego tego. Nawet tutaj mam legendarną wersję. I zastanawiam się czy jednak go nie użyć. Ale z drugiej strony, moglibyśmy zrobić sobie właśnie ten lepszy łuk, prawda? Ten tutaj, co jest... E... Bow. Moglibyśmy sobie zrobić ten bow cały. lock Longbow Ice, a tutaj mamy Fire. No i prawdopodobnie Fire moglibyśmy zrobić. Więc myślę, że to nie jest najgorszy pomysł. On prawdopodobnie będzie mocniejszy. Ale trzeba mieć też atak na poziom 30. Akurat nie jest problem. Ja Mamy w 29 półwiszą na 30, proszę. Myślę, że można by było pokombinować. Tylko musimy jeszcze sobie zrobić takie jak fireka, Coś takiego bodajże. Potrzebujemy jakieś drewno. To musi być. A, to może być obojętnie jakie. A, i do tego znowu te klocki, których ja nie mam. Miemy to. Co ja to mam w wiosce? da ja się chyba przejdę do wioski po prostu. Chyba, że mogą być też takie. Jeśli mogą być też takie, to wtedy nie mamy problemu. Tego. u 4, nie? Mhm. Nie ma być. Cobblestone. Cobblestone, Cobblestone. jednak muszą być takie. Chulipka, dobra, to idziemy szybko do, do wioski. Ja tam mam bodajże przerobione trochę tego kamienia. Że nie wiem, czy może tutaj on gdzieś tego nie pozbierał jej. A nie, bo ja to mam, wiecie gdzie? W mojej pięknej skrzyni. Właściwie w moich pięknych skrzyniach, bo tego tam jest pełno. Natomiast teraz tylko znaleźć to może być mały problem. Poza tym powinniśmy dać radę. Zobaczcie, mam staka. Pięknie, dobra. my sobie. E? Dalej nie? Jak ja mam mieć w takim razie? Aha, mam mieć zwykły kamień. Boże, też jestem głupi. Teraz nie zajarzyłem, bo wiecie, pokazałem mi się z tymi różnymi. Wzorami byłem pewien, że jednak muszę mieć coś takiego. No jeszcze lasfirę. O. To. To, okej. Okay. Nie wiem w którym miejscu dokładnie to zrobić. Myślę, że zrobimy to w domu, że nie będziemy tego robili na podwórku, bo to chodzi o to, że w tym momencie. Znaczy tak mi się przynajmniej wydaje, że jeśli to postawimy. To o o o już wam mówię, będziemy mogli położyć smoka, tylko kurde, stawmy to tu, to jest takie małe w ogóle, nie wiem czy to na pewno tak działało. Czy wydawało że jego trzeba było położyć w jakimś tam specjalnym miejscu, nie jestem teraz pewien. Ale mi brzuszku burczy, Muszę zjeść, bo zaraz nie będę mógł biegać. Pacek dyniowy może być, dobra sprawa. Czego mogę tak po prostu podpalić? No i teraz nie wiem czy to aby na pewno, o! Wydaje mi że coś się zapełniło. Nie wiem ile to trwa tak naprawdę. Nie pamiętam o się stało? Coś mi tu chodzi chyba emano jeszcze ktoś jeszcze coś muszę zostawić moje ekspiarki, miałem tutaj jakieś oświetlenie zrobić, zapomniałem halo jak tutaj. Możliwe, że on tego ma za mało, jednak wiecie, że to ciepło to nie jest takie ciepło, jakie powinno być. Może ja powinienem go typowo, nie wiem, w jakimś ogniu wsadzić. Um, takim. z nederaka albo coś, nie wiem. Zaraz się okaże. Zobaczymy. Do tego chciałem jeszcze właśnie. Myślałem o tych lampach na dół na szybko postawić, ale nawet nie mam. No ja, boże, nie mam nic tutaj w tym domku, wbrew pozorom. Nie mam dużo, ale mam mało. No i tak chciałbym, żeby ta wioska się trochę rozrosła, czyli potrzebuje jakoś ludzi nałapać, ale powiem wam szczerze, że nie wiem jak to zrobić, nie? No coś... Coś tutaj tak jakby strzeliło. Uff. Nie, jajeczko. To od nowa? Ale Wydaje mi się, że to może być tak, bo skoro mamy możliwość tak postawienia tego jajka To wydaje mi się, że jest możliwość, a w ogóle muszę też naprawić tarczę Wydaje mi się, że już by w końcu wypadało U 19 leveli naprawa, ale ona tyle wytrzymała ta tarcza, że zasłużyła na to Okej, okay, super To to, to to, to to no więc dlatego tak właśnie myślałem, że jeśli można by było tego smoka w końcu zrobić i nakarmić Chcielibyśmy też w końcu zrobić te takie jedzenie dla tego smoka No i to też jest problem, a zobaczcie tutaj mam jasnopół w ogóle Które w pozorom możemy go wykorzystać Zrobić trochę oświetlenia, może tych mobów się tutaj tak nie będzie dużo respiło wtedy To strasznie irytujące, kiedy się schodzi Słyszę tu jakąś mendę Gdzie, chłopie, gdzie, gdzie ty mnie próbowałeś ugryźć? Kolejny. Okej. Okay. Nie wiem, tutaj porozkładam po oświetlonku, tutaj, tutaj. Tutaj. Mam nadzieję, że te moby się wtedy będą respiły sobie eksperki, żeby się nie okazało, że jak będzie za ciemno, to nie ma szans. Ale powinno się dać. Ale muszę potem zrobić test coś z tym OBS-em, bo ostatnio coś nagrywałem do Was i powiem wam miałem piękne, stałe 60 klatek. A teraz nieważne jak się ruszę, to po prostu są straszne spadki, ale już pomału, pomału odkładam na nowy komputer. Taki konkretny, więc mam nadzieję, że się to zmieni. Halo jajko, jak ci idzie? Chciałbym po prostu wiedzieć. Na razie to nie wiem nic. Cholera. Znowu idzie noc. Okej. Okay. Może jak się, wiecie, prześpię, to będzie lepiej. Może szybciej nam pokaże. Strasznie szybko mija ten dzień ogólnie. No i muszę oczywiście znowu w plecakach porobić porządki. Bo mam pełno gratów znowu ze sobą nazbieranych zbieranych tych wszystkich podróży. No, mam też jedną jeszcze dodatkową naderową gwiazdę. Tak się zastanawiałem, bo ogólnie jest jeszcze jedna opcja, wam pokażę może w jakimś przyszłym odcinku. Nie mam chyba tego teraz na sobie, chyba że mam to w którymś plecaku. Um, są takie rzeczy jak łańcuchy tutaj. I tymi łańcuchami można przypiąć na przykład smoka do ziemi, bądź na przykład możemy go sobie sami porwać. Um, I wtedy przed takim smokiem postawić kuźnię. I z tej kuźni, o, wtedy on by musiał ziać chyba ogniem w tą, tą kuźnię. Tak mi się przynajmniej wydaje. No więc to byłby jakiś pomysł. Hmm, ale czy byłby dobry, to nie wiem. Bo ja obstawiam, że wiadomo, w trakcie transportu ten smok by mnie zabił. A teraz szukajcie jakiegoś lodowego smoka. Jak ja wszystkie po drodze tutaj, w miarę możliwości, które były, po prostu powybijałem, prawda. Tutaj mam książki, które, tak myślę, że pod łuk wsadzić. Tutaj mam jakiś Advanced Power Projekt, coś tam, zaklęty ogień, Sharpshooter, Sharpshooter, Supreme Flame, Advancing Mendingi, SharpNedy, Advanced, coś tam, Supreme Fire Aspect 2. Nie wiem, czy to w ogóle będzie mi tutaj działało. Myślę, że tak. Tego właśnie nie wiem, czy jest sens wsadzania tutaj. Wszystko w te łuki, no bo to z drugiej strony ten już mamy na legendarce, nie? Ale tak mnie korci tamten, że nie macie pojęcia. Ehm, dobra, w tym odcinku to będzie na tyle, trochę smutku, no bo łuku nie ma, trzeba będzie zrobić nowy. Kilofa też nie ma, też już jest nowy. Ehm, no i to, to tyle. Z moimi wróziami tutaj się z Wami żegnam. Trzymajcie się i z Bogiem. Gracias.